pana po sesji, tak? Do tak. pana polu. Tak. I niech pan powie, jaka to była historia, że poszukują tutaj, jak rozumiem, Niemca pochowanego. Tak. Był rok 44. Prawdopodobnie był to lipiec albo sierpień. I wtedy Niemcy już tu z tych terenów się ewakuowali, natomiast Rosjanie atakowali i akurat Trzciana znalazła się między jedną a drugą wrogą armią. Mieszkańcy zostali wysiedleni, natomiast mój ojciec, jako 22 albo 3-letni młody człowiek, przychodził do tej opuszczonej wsi na swoje gospodarstwo popatrzeć, czy jeszcze mu tam się coś uchowało, czy już spalone, czy zokradzione. I którejś nocy, tak jak mi opowiadał, znalazł na swojej posesji, na swoim gruncie niemieckiego żołnierza, martwego. No i go tutaj po prostu pochował. Nie upamiętniając, nie oznakując, po prostu no, zakopał żołnierza wrogiej armii. O tym to już w latach 80. mówił mi tylko raz jeden jedyny. I tak ja to tak zlekceważyłem, tak nie wypytałem, w którym miejscu, kiedy, co, jak, tylko on mi tak zlokalizował to, że to było pod młynem. A młyn stał właśnie na tej działce. Wiatrak. No tak się mówiło o młynie. No i w momencie, kiedy w internecie zauważyłem to było z pańskiej ręki taki film na YouTubie, że Helmut Piątek gdzieś zginął, a Rüdiger, jego syn, go szuka. No to dla mnie było takie dość poruszające i po prostu skontaktowałem się z tym synem tego właśnie domniemanego, tutaj pochowanego nieboszczyka. No i stąd ciąg dalszy, jak widać. No, czyli poszukiwania trwają. Tak. Jak coś się znajdzie, to będziemy zrobić. Tak. No jak na razie, to z ciekawostek znaleźliśmy tu minę. Tak. Przeciwczołgową. Skorupę po minie. Skorupę. Tak. No to dobrze. To w takim razie dziękuję. Na razie. Wiatrak się nakręcało takim powrotem. Może to był ten... Część tego wiatraka, tak. No. Tu jest napisane tak. Tu stał wiatrak. Tu... Ale co to jest? Auto. Rüdigerem, piątkiem z Niemiec, który szuka swojego ojca z Wehrmachtu, który poległ w stronach. Rozmawialiśmy już 3 lata temu na ten temat. Pan Rüdiger jest tutaj niestrudzony, podjął tego trudu poszukiwań. Jesteśmy w Trzcianie koło Mielca i panie Rüdiger, przez te 3 lata, co się wydarzyło, jakie pan podjął działania? Was war denn passiert während der letzten 3 Jahre? Was haben Sie in der Zwischenzeit unternommen? Ergänzend dazu, was Sie vor 3 Jahren uns erzählt haben. Ja, also nur angenehme Dinge, indem ich angerufen wurde, indem jemand geschrieben hat, indem mehrere andere noch sich bemüht haben, um mir zu helfen. Und zwar so zu helfen, dass wir jetzt hier stehen und in einer Sache mit dem Bagger beschäftigt sind, um jemand rauszuholen, ob es mein Vater ist oder nicht, das weiß ich ja nicht. Ganz gleich, jede Familie, die ihren vielleicht Vermissten wieder hat, ist glücklich. In einer anderen Sache haben wir heute Morgen Ausgrabungen gemacht. Da haben wir weniger Erfolg gehabt, weil wir den Platz nicht gefunden haben. Aber man bemüht sich weiter. Und wir werden da auch diesen. Und es gibt auch noch andere, die herausgeholt werden, dank der Hilfe hier aus Mielec, die ich bekommen habe.
und auch dank der Übersetzung in Polnisch, sonst hätte ich das alles nicht machen können. Die Kriegsgräberfürsorge hat sich eingesetzt, sehr nett, alles hat funktioniert, denen danke ich auch noch. Czyli no, to trudno będzie mi to teraz przetłumaczyć wprost, ale, ale wymowa tego, co powiedział pana Piątka, jest taka, że działo się bardzo wiele. Na ten filmik, który pojawił się na YouTubie, pojawił się odzew. To był odzew właśnie pana Bąka, który wskazał to jedno miejsce. Jeszcze wcześniej byliśmy w Górkach, w których też mieliśmy bezpośrednie wskazane. Tam badania się nie powiodły, jak pójdzie tutaj, zaraz zobaczymy. Pojawił się również obszerny artykuł w prasie, na który jest bardzo duży oddźwięk. Pojawiło się kilka wskazań w rejonie Mielca. One będą robione najprawdopodobniej końcem tego roku. Ja mam okiem, i tam też w jakich okolicznościach doszło do tego? To było w sierpniu 1944 roku. Niemcy zaatakowali, czołgi niemieckie od Łysakowa zaatakowały pozycje wojsk rosyjskich. I oczywiście bardzo dużo zginęło Rosjan. A ojciec z rodziną uciekli na Kępę, do Kępy nad Wisłę, żeby się tam schronić. Następnie jak wrócili, to właśnie po penetracji tych pobojowni zobaczył, że leży żołnierz niemiecki bez pasa i bez butów. Już niestety trochę to już leżał na słońcu parę dni, dlatego trzeba było szybko po prostu pochować. Wykopał około 80 cm głębokości wykop i to zakopał. No i dzisiaj ktoś jakiś spotkań nie znalazł? Tak, wskazał mi oczywiście lat temu wcześniej miejsce, no ale to niestety dzisiaj nie znaleźli. To nie znaczy, że tam nie jest pochowany? Jest na pewno pochowany, ale no jakoś mimo pracy 3 godziny niestety nie znaleźli. Ale to jest za małe, to jest ze zwierzęcia. Żebra. Podoba pan szpatę? Tak, ale zwierzęcy. Kija. So tief? Nee, es ist gar nicht so tief. Ja, das ist gerade so unterm Mutterboden. Da. Mutterboden. Sterz. Jakiś ta drobiec. To jest też koń zwierzęcy. To jest też jakiś drobiec. Łódko ktoś opierdolił, niż nie wie. A to co to jest to? Bez metra. Muszka od Mosina znowu? Nie, wóź. Dzień dobry. Dzień dobry.
resztki, tak, fundamentu. Noga pod budynku, pod kątem budynku stanu. Nie wiem skąd wjechać, aby to było. Nie wiem skąd Nie wiem skąd wjechać, aby się wybrać. Nie wiem, czy ja co będzie.